Wojna na Ukrainie, paliwo będzie po 8 zł albo nawet po 10 zł, złotówka na najniższym poziomie od 21 lat. Polacy będą masowo wracać z Polski na emigrację, czyli będą robić tak zwaną reemigrację, a ci, co nigdy nie wyjeżdżali, będą masowo emigrować. I szczerze mówiąc, jestem tego pewien. Jest jakieś tam zagrożenie, czy jest jakaś tam obawa, że wojna może eskalować nawet na Polskę. Więc już Polacy uciekają, bo już się boją, to jest kolejny powód, już się boją ewentualnej wojny na terenie Polski. Cała Europa pogrąża się w kryzysie. Tak, ale Wielka Brytania, Niemcy, Francja, a Polska jest zależna ekonomicznie, bardzo zależna ekonomicznie od rynków zewnętrznych. Nikomu na tym nie zależy i nie zależy też naszym rządzącym. Więc znowu miałem rację, mogę powiedzieć. No i nie będę się tym chełpił, bo oczywiście nie ma się czym chełpić. Tylko po prostu kilka miesięcy temu nagrałem taki film, gdzie wypowiedziałem się na temat powrotu Polaków z emigracji do Polski. I wypowiedziałem się na ten temat. No moje słowa były dość kontrowersyjne, kiedy ja tam mówiłem o tym, że nie warto wracać teraz do Polski. Jeszcze tam też wspominałem o takich aspektach nieekonomicznych, tylko takich czysto wewnętrznych, emocjonalnych, kiedy tam się wypowiedziałem, że ja mogę mieszkać wszędzie na świecie. Moja polskość jest ze mną tam, gdzie ja jestem. Wyświetlają wam się też randomowe komentarze, które dostawałem pod tamtym filmem. Także widzicie, jak się niektórzy osoby wypowiadali. Tutaj w tym filmie pewnie też pojawi się farma troli, bo oni wszędzie się pojawiają, oni się po prostu mnożą, nie wiem, chyba się klonują, tak? Każdy, zresztą nie tylko ja, ale tak naprawdę każdy ma taki problem, każdy, kto robi coś na YouTubie. Także no, nie dbam o to, nie dbam. Jak chcecie sobie potrolować, co niektórzy oczywiście pohejtować, no to dajcie upust swojej pasji życiowej, bo to jest wasza pasja życiowa, dowalić, chciałbym dobitniej powiedzieć, dowalić drugiemu, wyzywać, pogróżki nawet wysyłać, bo też takie miałem. Także to jest wasza pasja życiowa, to was podnieca, to dawajcie sobie czadu. Także moi drodzy, powracam do tematu. Tak, uważam, że masowa emigracja znowu będzie i już się to zaczyna. I dlaczego to wiem? Najpierw chciałem powiedzieć, skąd ja mam informacje. No prowadzę ten kanał na YouTube, prowadzę też grupę na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, udzielam się, mam mnóstwo znajomych z Polski i rozmawiam dzięki temu, że jestem no, w miarę tam aktywny w social media. Dobrze, mój kanał nie jest duży, ale jestem aktywny w social media, to poznałem dużo fajnych ludzi z Polski, no, także wiem, jak sytuacja wygląda w Polsce i nie możesz mi powiedzieć, że co ty wiesz o Polsce, skoro siedzisz tutaj. Bywam w Polsce bardzo często, mam bardzo dużą rodzinę w Polsce i dostaję mnóstwo informacji, a poza tym osoba, która prowadzi takie social media, no to muszę być, staram się być jak najbardziej profesjonalnie przygotowany do tego, więc nie siadam tak po prostu przed kamerą i mówię, co mi ślina na język przyniesie, tylko po prostu przygotowuję się do tego. Paliwo prawie po 7 zł. I teraz wam tutaj puszczam jakby fragment rozmowy z żoną Polaka, który jeździ tirami po całej Polsce, więc on jest bardzo zorientowany w cenach paliwa, bo śmiga sobie po całej Polsce od rana do wieczora, odwiedza różne stacje. Tak, średnio to paliwo jest 6,20, 6,50, a nawet on już tankował dzisiaj po 6,80. No, także na takiej zwykłej widzisz stacji 6,70 zł, a faktycznie w przyszłym tygodniu ma być 7, nawet 7,50. Także powiem Ci, że nie wiem, chyba się przerzuca na komunikację miejską, bo to jest po prostu jakiś horror. Więc jestem w stanie się założyć, że cena paliwa wzrośnie w Polsce w następnym tygodniu do 7 zł, a do końca czerwca, ja już mam takie informacje i takie są już analizy, do końca czerwca litr paliwa będzie, no niestety, ale gdzieś w okolicach 8 zł. Natomiast do końca roku 2022, jeśli nic się nie zmieni na lepsze, a wątpię, nie straszę, tylko wątpię, to paliwo może osiągnąć okolice 10 zł, a nawet ponad 10 zł w grudniu 2022 roku. Więc co zajdzie za wzrostem paliwa? No wszyscy wiemy, że idą ogromne podwyżki. Już pomijając to, że były ogromne podwyżki gazu, były ogromne podwyżki energii, i są teraz ogromne podwyżki paliwa oraz no, spadająca na łeb, na szyję wartość złotówki. 7 zł za litr paliwa oraz
złotówka, która jest na najniższym poziomie od 21 lat. Wartość polskiego złotego po prostu spadła poniżej, tak jak mówię, nawet poniżej podobno tego poziomu sprzed 21 lat, czyli no, złotówka jest już praktycznie, no mówiąc tak kolokwialnie, nic nie warta. W stosunku do funta, który już jest prawie po 6 zł, do euro, który jest blisko już 5 zł, później dolar ponad 4 zł, frank szwajcarski, te waluty, o których teraz wspominam, te waluty wyskoczyły w górę, złotówka bardzo, bardzo, bardzo spadła praktycznie. Także moi drodzy, dlatego uważam i jestem pewien, że nastąpi znowu masowa emigracja za granicę, bo już to obserwuję po moich widzach i już to obserwuję. Moi widzowie, którzy pracowali na przykład w UK, w Niemczech, we Francji, bo też takich widzów mam, w Stanach Zjednoczonych też takich widzów mam, pracowali po wiele lat, powracali do Polski, teraz z powrotem wracają do tych krajów, z których wrócili do Polski. Wiele osób pisze mi, że żałuje, że wróciło do Polski. Wiele osób, które nigdy nie wyjeżdżały za granicę, panicznie szukają teraz sposobu wyjazdu za granicę. Moi drodzy, ten film nie ma na celu namawianie was, nie usłyszycie tutaj niczego takiego. Wyjeżdżajcie za granicę, nie siedźcie w Polsce, tylko po prostu ja wypowiadam się na ten temat, bo taki jest jakby misja tego kanału. Ja tutaj mówię na takie tematy, mówię o powrotach, o emigracji, staram się jakby wypowiedzieć swoje zdanie na ten temat, co ja sądzę o powrocie do Polski, co ja sądzę o wyjeździe z Polski na emigrację. I wiem, wy może tego nie widzicie, bo nie siedzicie w tym temacie tak głęboko. Ja jeszcze raz powiedziałem, analizuję to bardzo dokładnie, zanim nagram jakiś film. I wiem, że Polacy już masowo wracają z powrotem na emigrację. Ci, którzy wyjechali z emigracji do Polski, teraz masowo już wracają na emigrację. I to się dzieje, moi drodzy, a będzie się to działo jeszcze bardziej. Wojna na Ukrainie bardzo, ale to bardzo negatywnie wpłynie na polski budżet. Słuchajcie, ja wiem, że musimy pomagać Ukraińcom i co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast umówmy się, fala uchodźców z Ukrainy, których będzie 2, 3, 5, a nawet niektórzy mówią 7 milionów, wpłynie bardzo negatywnie na ekonomię naszego kraju. Bo nawet biorąc pod uwagę, że oni kiedyś będą pracować i budować, pomagać budować ten nasz kraj, to przez długie lata państwo polskie tego nie odczuje. Przez długie lata państwo polskie dostanie w kość ekonomicznie i oczywiście rządzącym w Polsce na tym na pewno nie zależy, bo od wielu lat pokazują, że nie zależy im na Polsce, bo to co robią z polską gospodarką i z polską polityką aktualnie rządzący, to jest poniżej jakiejkolwiek krytyki, więc nie będę o tym mówić. Więc w związku z tym też, że jest wojna, no wojna jest w wschodniej Europie, tak? Jest jakieś tam zagrożenie, czy jest jakaś tam obawa, że wojna może eskalować nawet na Polskę. Więc już Polacy uciekają, bo już się boją, to jest kolejny powód, już się boją ewentualnej wojny na terenie Polski. A to zagrożenie, ta obawa będzie cały czas narastała. Więc Polacy, to jest kolejny powód, dlaczego Polacy będą wyjeżdżać z powrotem na emigrację. Lub ci, co nie wyjechali jeszcze, po prostu wyjadą. Także ja uważam, mówiąc do tych osób, które mnie tam hejtowały, że w Polsce jest już zajebiście, że gospodarka leci do przodu, że będzie lepiej niż w UK. No serio tak uważasz? Bo pisał mi tu jeden pan, mam 3 używane samochody i dom i jest mi świetnie. Bo ludzie, którzy patrzą poprzez pryzmat z siebie i próbują na tej podstawie tworzyć całokształt, no to są po prostu w ogromnym błędzie. To, że się komuś w Polsce udało, to nie znaczy, że udaje się każdemu. I w Polsce udaje się tylko nielicznej liczbie osób. Chyba, że masz zaplecze finansowe, znajomości, kolega, koleżanka załatwiła ci zajebistą pracę poprzez znajomości, to możesz wszędzie żyć. W Polsce, w Czechach, Słowacja, Tajlandia, nie wiem, nawet w Grenlandii, jak masz kasę. Natomiast nie mówmy, moi drodzy, na podstawie własnego widzimisię, bo mi się udało, to znaczy, że w Polsce jest super. Nie jest super i nie będzie super, będzie coraz gorzej. No widzimy, co się dzieje. Inflacja już prawdopodobnie osiągnęła poziom dwucyfrowy. Paliwo będzie po 8 zł niedługo. Gaz i prąd będzie dalej drożeć. Napływ uchodźców z Ukrainy i nie tylko z Ukrainy, bo też tam opaleni uchodźcy przyjeżdżają. Także moi drodzy,
Ja nie jestem tutaj do tego, żeby wam mówić, czy powinniście zostać w Polsce, czy powinniście wyjeżdżać, czy powinniście reemigrować. Ja po prostu chcę wam tylko powiedzieć, że uważam, tak jak uważałem pół roku temu, kiedy byłem ostro hejtowany, że powrót do Polski z emigracji jest teraz ostatnią rzeczą, o której bym pomyślał. Natomiast zostawanie w Polsce, jeżeli zastanawiasz się, czy wyjechać na emigrację, to wyjedź, bo jeżeli już się nad tym zastanawiasz, to wyjedź, bo to oznacza, że ci jest źle w Polsce. Ja jestem, powtarzam, Polakiem i uważam się też za patriotę, ale dla mnie ważne jest też szczęście mojej rodziny i moje szczęście. Więc moi drodzy, zastanówmy się nad tym, jakie decyzje podejmujemy. Jeżeli zastanawiacie się teraz nad powrotem do Polski, to uważam, że powinniście się zastanowić 4 razy. Jeżeli zastanawiacie się, czy wyjechać z Polski na emigrację, to zastanówcie się tylko raz, ale dokładnie. Słuchajcie, dziękuję wam za wysłuchanie tego filmu. Nie chciałem tym filmem nikomu zepsuć humoru, nie chciałem nikogo straszyć, ale wiem, że potrzebujecie takich informacji. I wiem, że potrzebujecie jakiejś opinii, no dobrze, nie fachowca, bo nie jestem fachowcem, ale opinii kogoś, kto już zjadł zęby na tym temacie i kto po prostu tak drąży ten temat, że mogę po prostu tu się kłócić z wami i przedstawiać wam argumenty, dlaczego w Polsce nie będzie lepiej. Dobrze, ktoś mi powie, że cała Europa pogrąża się w kryzysie. Tak, ale Wielka Brytania, Niemcy, Francja, postawmy na jednej szali, a postawmy Polskę. Moi drodzy, ekonomia tych zachodnich krajów nigdy, a przynajmniej przez najbliższe dziesiątki albo nawet setki lat, nie będzie gorsza od ekonomii Polski. To są giganci, nie na glinianych nogach, może na takich niepewnych nogach, ale to są jednak giganci, tak? A Polska jest zależna ekonomicznie, bardzo zależna ekonomicznie od rynków zewnętrznych. A rynki zewnętrzne, nie chcę tutaj nazywać niczego po imieniu, nie dbają o to, aby w Polsce, w tym 40-milionowym słowiańskim kraju, nagle zaczęło dziać się tak dobrze jak na Zachodzie. Nikomu na tym nie zależy i nie zależy też naszym rządzącym. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Sorry za trochę takie emocjonalne uniesienie, ale chciałem po prostu sprawę przedstawić tak bardziej jasno, tak dobitniej. Cóż, trzymajcie się. Sorry, że was nie pocieszyłem, ale po prostu na tym kanale jest zawsze, wszystko jest bez ściemy, więc zawsze będzie bez ściemy. Życzę wam mimo wszystko miłego weekendu i życzę wam podejmowania rozsądnych decyzji i kierowania się naprawdę takimi przemyślanymi decyzjami, nie spontanicznymi. Trzymajcie się, hej!